zrobić błąd. Za chwilę włączamy. Okej, okay, włączamy. Tutaj pada polecenie. Proszę zawrócić na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Musimy sobie poszukać lewego pasa, zmienić tak, żeby nie przeciąć wyznaczonego pasa ruchu linią ciągłą. I jest to skrzyżowanie tutaj najbliższe bez sygnalizacji świetlnej, więc zawracamy sobie na długo. Czyli jedziemy pod prawy krawężnik na tyle daleko, żeby inny użytkownik, inny kierowca jeszcze troszeczkę dalej nie wjechał między nas a krawężnik. Nie ma nikogo, więc jedziemy płynnie. On nie ma pierwszeństwa, bo jest wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej, ale może się zdarzyć, żeby nie będzie o tym wiedział, będzie jechał. Wtedy musimy się zatrzymać i powiedzieć egzaminatorowi: panie egzaminatorze, wiem, że mam pierwszeństwo, ale żeby uniknąć zagrożenia, zahamowałem. Żeby egzaminator był świadomy o tym, iż wiemy, jaki jest porządek na tym skrzyżowaniu. I na tym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Zmiana pasa nieoznaczonego, kierunkowskaz do osi jezdni, wyłączamy. Zmiana pasa oznaczonego i zmiana kierunku jazdy, to już na jednym, jak pojedziemy, nikt krzywdy nie zrobi. Oczywiście wybieramy lewy pas, przyhamować sobie troszeczkę, bieg zrzucić w dół bieg i troszeczkę jechać szerzej, żeby ci, którzy są za nami, mogli spokojnie jechać sobie lewym pasem, a nie zaskoczyli nas od prawej strony, bo wtedy narobimy sobie i im kłopotu.